Dzień dobry. No więc mamy godzinę policyjną do końca miesiąca. W ubiegłym tygodniu władze medyczne zaproponowały, aby rząd przedłużył obowiązującą godzinę policyjną do końca tego miesiąca, aby kontrolować rozprzestrzenianie się wysoce zakaźnego wirusa COVID-19 w tym kraju. W rozmowie z The Sunday Morning dyrektor Instytutu Badań Medycznych Sri Lanki dr Jayarawan Bandara powiedział, że jeśli nie zostaną wprowadzone surowe przepisy w celu utrzymania dystansu społecznego, liczba osób zakażonych koronawirusem dramatycznie wzrośnie do końca tego miesiąca, a zatem rząd powinien kontynuować obowiązującą godzinę policyjną do końca kwietnia. Uważam, że godzina policyjna powinna być dalej wdrażana, ponieważ jest najbardziej skuteczna i skuteczniejsza niż blokada, podkreślił dr Bandara. Dr Bandara wyjaśnił również, że do końca kwietnia służby zdrowia będą w stanie zidentyfikować prawie wszystkie zarażone osoby i do tego czasu ważne jest ograniczenie ruchu ludzi w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się wirusa.